Znajdujemy się na Wzgórzu Kapitolińskim i spoglądamy na Forum Romanum, na Rzymskie Forum. Ostatnim razem byliśmy wewnątrz Bazyliki Rzymskiej, oglądaliśmy ołtarz i widzieliśmy, jak ważną ma swoją funkcję wewnątrz świątyni. To miejsce, Forum Rzymskie, jest przykładem na to, że bazylika wcale nie jest wymysłem chrześcijańskim. Tutaj znajdują się bazyliki, które nigdy nie stały się chrześcijańskimi. Chrześcijanie de facto przyjęli bazylikę jako swój budynek po to, żeby w nim sprawować swój kult. Chciałbym dzisiaj powiedzieć Wam trochę o kulcie chrześcijańskim, w jaki sposób dobrze rozumieć kult chrześcijański, w jaki sposób dobrze się do niego przybliżyć. Dlatego, że czasem bywa tak, że my ten kult rozumiemy opacznie. Mówiliśmy już o aktywnym uczestnictwie, więc powinniśmy już rozumieć, że aktywne uczestnictwo, to aktuoza, o którym mówili ojcowie soborowi, wcale nie polega na aktywizmie. Nie polega na tym, żeby dużo rzeczy robić, ale żeby w sposób aktywny pozwolić Panu Jezusowi działać w liturgii. Co to oznacza na przykład wtedy, kiedy celebrujemy mszę świętą? Co to oznacza, kiedy celebrujemy Eucharystię? Na czym ma polegać moje aktywne uczestnictwo? Czasami myślimy sobie, i tak jeszcze myślał Pius X, że aktywne uczestnictwo to jest aktywne uczestniczenie w tym, co czyni kapłan. To jest aktywne uczestniczenie w tym, co on robi przy ołtarzu. Widzieliśmy, że ołtarz ma swoje znaczenie, dlatego że tam dokonuje się ofiara. Tam dokonuje się sacrificium. Natomiast nie o takie znaczenie ubiegali się ojcowie Soboru Watykańskiego II. Kiedy mówili o aktywnym uczestnictwie, mówili o innym sposobie uczestnictwa w Eucharystii. Niekoniecznie nasze aktywne uczestnictwo ma polegać na tym, że łączymy się z tym, co robi ksiądz w trakcie mszy świętej. Oczywiście osoba księdza jest fundamentalna. Wiemy, że bez wyświęconego prezbitera, bez biskupa nie byłoby Eucharystii. Natomiast czy my pozostajemy zupełnie bez znaczenia? Posłuchajmy, co ojcowie Soboru Watykańskiego II mówią o aktywnym uczestnictwie w kontekście Eucharystii. Kościół zatem bardzo się troszczy, by chrześcijanie podczas tego misterium wiary, czyli podczas Eucharystii, nie byli obecni jak obcy milczący widzowie. Słyszymy teraz tą frazę Piusa X na początku XX wieku, który mówi: coś nie gra w liturgii Kościoła, dlatego że bardzo często traktujemy ją jak teatr. Nie możemy być w trakcie mszy świętej jak widzowie, jak obcy i milczący widzowie. Lecz aby poprzez obrzędy i modlitwę te tajemnice wiary dobrze zrozumieli. W świętej czynności uczestniczyli świadomie, pobożnie i czynnie, byli kształtowani przez Słowo Boże, posilali się przy stole ciała Pańskiego i składali Bogu dzięki, a ofiarując niepokalaną hostię nie tylko poprzez ręce kapłana, lecz także razem z nim uczyli się samych siebie składać w ofierze i za pośrednictwem Chrystusa z każdym dniem doskonalili się w zjednoczeniu z Bogiem i wzajemnie ze sobą, aby w końcu Bóg był wszystkim we wszystkich. A zatem widzimy, że nie tylko ręce kapłana są tutaj istotne. Nie tylko to, co czyni ksiądz przy ołtarzu, jest fundamentalne, ale także moje zachowanie, moje uczestnictwo we mszy świętej ma swoje znaczenie. Katechizm Kościoła, kiedy mówi o liturgii, w dziale poświęconym liturgii zadaje pytanie, kto tak naprawdę celebruje liturgię. Po przeczytaniu tych fragmentów, po odwiedzeniu Bazyliki Rzymskiej, spoglądając na inne bazyliki, mamy już pewność, że tym, który odprawia, tym, który celebruje liturgię, jest sam Chrystus. To jest sam Chrystus, który przyłącza do siebie Kościół. To jest Chrystus, który składa ofiarę. Nie wiem, czy pamiętacie, być może brzmi w waszych uszach jeszcze prefacja, czyli jedna z modlitw, którą śpiewamy, którą słyszymy w trakcie okresu wielkanocnego. Mówi ona o tym, że dla nas Chrystus jest ołtarzem, jest dla nas ofiarą i jest barankiem ofiarnym. To On jest naszą świątynią. Chrześcijanie nie potrzebują dodatkowych świątyń, tak jak to tutaj, na którym się znajdujemy. W miejscu, w którym się znajdujemy, była świątynia kapitolińska. Nie potrzebujemy więcej takich świątyń, dlatego że Chrystus jest naszą świątynią. Kiedy celebrujemy liturgię, to jest Chrystus, który działa. To jest Chrystus, który przyłącza do siebie swoją umiłowaną oblubienicę Kościół.
Nie musimy zatem pozostawać jako właśnie tacy bierni obserwatorzy świętych tajemnic. Tylko to jest Chrystus, który w każdym z nas działa. Liturgia to jest ten moment, kiedy oddajemy siebie Panu Bogu po to, żeby On mógł przemieniać nasze życie. Ja również w trakcie liturgii jestem ważny. Ja również w trakcie liturgii jestem istotny. O tym i jeszcze innych aspektach powiemy w kolejnych odcinkach.